Art. Cześć ludzie, ja jestem Heviro, po drugiej stronie jest... Frono, cześć ludzie. I dzisiaj w poszukiwaniu następcy Naruto, mamy taką nadzieję, że się skończy, poszukujemy nowego Sonena, który będzie mógł przejąć pałeczkę i pierwszą mangą, która będzie walczyła o to miano jest Magi, Labirynt Magi. Dokładnie. Później to chyba ma jakiś inny podtytuł, a może anime ma jako, jak inaczej później się nazywa. Jakoś tak. Anime. Tak, pierwsza się nazywa Labyrinth of Magic, druga się School of Magic chyba nazywała, czy coś takiego. Tak, bo to jest po niej o szkole. Mhm. Dobra, ale zaczynamy. Wyobraźcie sobie, gdyby historia z Tysiąca i Jednej Nocy arabskich miałaby więcej dżinów, więcej lochów, trochę magii, trochę cysków. I więcej przystojnych mężczyzn. I więcej przystojnych mężczyzn i trochę więcej polityki. Tak. Tak w skrócie przedstawiamy Magi. Tak, to jest w skrócie Magi. Autorką jest Otaka Shinobu, która oprócz tego, i to zaskoczenie, zrobiła Sumo, czyli mangę ecchi o najsilniejszej dziewczynie świata. Tak, z postaciami, które się łączą tutaj, pojawiają się w Magim, to daje jakieś nowe światło na niektóre postacie. Prawda? Szczególnie takie, co wywają nóg. No więc tak, czy Magi jest standardowym fomenem? I tak, i nie. Magi jest standardowym shonenem, jeśli chodzi o fabułę. Mamy głównego bohatera, który spotyka coraz silniejszych wrogów, ich pokonuje, jakieś reminiscencje, Pojawiają się przyjaciele, bliżsi przyjaciele. Tak, co prawda a propos jeszcze głównych bohaterów, nie jest tak, że głównym bohaterem jest osoba... Tak naprawdę jest trójka głównych bohaterów. Dobra, przedstawiaj. Jest Aladdin, jest Alibaba i jest... Jejku, ja ulubiona postać, a zapomniałem Morgiana. Jak... Morgiana, okej. Okay. No i jest Hakuru, jeszcze jest Hakuru. Mhm. I tak naprawdę oni, nie wiem, czy oni później cały czas razem zostają, czy też jest tak jak do tego momentu, którego przeczytałem, że oni się tam rozdzielają. Oni się rozdzielają i to dosyć mocno, bo Aladdin idzie studiować magię, można powiedzieć, zachodnią, w magistadzie, pewnie jest większa nazwa, ale mniejsza z tym. Alibaba uczy się panować nad róg, czyli mocą, jaką właśnie tutaj ludzie się korzystają, bo jest dobry róg, czyli dobre motylki i złe motylki. Mm-hmm. Morgiana chce poznać swój dom, a Hakuru chce obalić swoje cesarstwo, czyli spokojny stan. Tak. Tak, i to co jest fajne, bo każda postać ma odpowiednią ilość czasu, czyli to jest podobne prowadzenie do tego, co robi ten oto pan, czyli Martin w Grze o Tron. Które jest beznadziejne, dziękuję. Dobra, jest tragiczna. A czytamy ją tylko po to, żeby być trendy. Ja nie czytam Gry o Tron, nie mogę czytać Gry o Tron. Możemy zrecenzować kiedyś Gry o Tron. Tak, to chyba w czasach, kiedy zginie One Piece. Dobra, jak One Piece się skończy, zrobimy Grę o Tron. Wszyscy będą pamiętali. Dobra, wracając. Magi przez pierwsze 50 chapterów to jest taki zwykły shonen. Bo mamy przeciwnika takiego na parę chapterów, mamy podbicie lochów, dzięki któremu Aladdin może zdobyć moc ognia, może zdobyć dżina ognia. No tak, dżina ognia to poznajemy w 30 którymś chapterze, jak go on używa. Generalnie cały ten wstęp, Aladdin zaprzyjaźnia się z Alibabą, to nie jest pierwsze 50 chapterów, tylko to jest pierwsze 10 albo 20 chapterów.
Ale nie, no mówię, ale mówię, że tak dopiero po tak, nie wiem, 30-40 ta manga zaczyna nabierać takich rumieńców. Mm. Bo mimo, że mamy walki, mimo, że mamy miłość, dobro kontra zło, ciemność i zniszczenie, no bla 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 bla, to manga ma straszny duży nacisk na politykę. No ma, ale to nie są te, to nie jest też nacisk na politykę, jaki mamy między innymi, no nie wiem, chociażby, no dobra, w tej grze o tron. To nie jest ten poziom. To nie jest ten poziom, ale i tak to jest na przykład wyższy poziom niż Naruto pod tytułem para władców debili nie wie, co ma ze sobą zrobić, więc ich zabieramy gdzieś. Jest to taki poziom, dzięki czemu to, co robią bohaterowie, ma większy, ma taką większą siłę, co jest, no tak, co jest rzadko spotykane w shonenach. I właśnie dlatego ten shonen się dość wyróżnia i pewnie dlatego jest taki popularny. Bo weź, plus kreska jest też całkiem. Jest tego, taką wypadkową pomiędzy taką kreską takiej shonenową, ale z taką kobiecym dotykiem. Robi to kobieta. No. No tak, właśnie dlatego. Ale to tak, nie ma takiego przesadyzmu, czyli nie ma takich klampowych milion włosków porobionych. Ej, klampa w to nie mieszamy, proszę ja ciebie, ponieważ klamp jest super i nie wydaje miliony złotych na klampowskie omnibusy Tsubasy, żebyś teraz po prostu mówił źle o klampie. Klamp nie robi każdego włoska osobno. Każdy włosek osobno to robi Kaoriyuki. Albo jak się nazywa ta baba od Kamikadze Kaito Jai? Kobieta, przepraszam. Tanemura. Jaka, coś tam Tanemura. Dobra, ale wracając. I słuchajcie, i mało tego, ta kreska ma coś z One Piece'a, bo autorka lubi sobie czasami wstawić oczywiście bardzo karykaturalne wypowiedz to słowo. Karykaturalne. Dziękuję. Sylwetki postaci, gdzie jest na przykład Alibaba, to jest jeden wielki blob. No tak, ale to też nie jest jakieś niespotykane w shonenach, więc to jest fajne i rzeczywiście tutaj w odpowiednich momentach jest to wstawione, no ale akurat to by mnie tak bardzo tego nie akcentował. No i manga od razu się wyrównia na dzień dobry, nie tylko kreską i strojami, gdzie kobiety, tak jak w krajach arabskich, są bardzo ubrane tak skromnie. Przynajmniej według wierzy. Nie to, co, nie mają całych halek, tylko mają na przykład stroje taneczne do tańców brzucha na przykład. Czyli inne rzeczy. Top i takie przepaskę biodrową. Tak. I słuchajcie, i mało tego, no jak co byście powiedzieli, jak główny bohater w pierwszym odcinku, czy w pierwszych tomach mangi wyciąga dżina, który nie ma głowy. Tak, ale zanim jeszcze zaczniemy, już prędzej z One Piece'em bym porównał to, że tu się przewija straszliwie dużo postaci. Tak samo jak Oda, tak samo uważam ona, ma po prostu... Ma tyle to nie jest jeszcze poziom One Piece'a, ale generalnie jak to czytam, to jest tyle postaci i każda ma imię i przynajmniej jakieś małe backstory. No tak, ale to jest fajne, bo to jest taki szacunek do czytelnika. No właśnie. Jedyny ogólnie... I słuchajcie, i to jest fajna manga, bo jest... Można się fajnie prowadzić w mangę, bo oprócz tego, że pierwszy sezon anime strasznie kaleczy 100 chapterów mangi, to drugi już to naprawia i można szybko nadgoić mangę, oglądając dwa sezony dobrego, niezłego anime. Bo i kreska jest dobra i jest dobra muzyka. Ale wracając do postaci. Oprócz głównych bohaterów jest tak naprawdę główny madafaka tej serii, czyli... Sindbad. Madafaka Sindbad. Słuchajcie... Tak. I to jest główny motyw polityczny w tej mance. Myślę, on napędza generalnie, on napędza właśnie politykę całego tego świata. Tak. Nie dosyć, że facet ma własne królestwo.
która nazywa się Syndria. Jak nazywa się kraj? Syndria. Okej. Okay. Simba, Syndria. Nie no, okej. Okay. Nie dosyć, że ma samych badassów w ekipie. No. To jeszcze ma 7 dżinów. Bo on był pierwszym facetem, który podbił loch, żeby zdobyć dżina. Co zresztą widzimy, bo ta postać jest tak zajebista, że musi mieć swoją oddzielną serię. Tak, którą też pisze kobieta od magii, ale rysuje już kto inny. I słuchajcie, i po prostu każde pojawienie się Sinbada zwiastuje piszczenie u kobiet, strachu przeciwników i tym, że każdy, bo oczywiście jak w każdym shonenie dżiny się nie pojawiają od tak, tylko muszą być zakryte w przedmiotach, każdy element stroju Sinbada musi mieć jakiegoś dżina. Sorry, król szamanów, nie zaskakujesz mnie. Dokładnie, to po prostu jest... I Sinbad po prostu jest tak przerysowanie zajebisty. Myślę, że on taki miał być. Po prostu... Że to jest, wiesz, zamierzone. Że to jest taki cel dla rozwinięcia postaci, cel dla takiego Alibaby. Takim zostać. Takim badassem. Ale naprawdę, nawet w tej mandze pobocznej, to Sinbad już tam od początku jest badassem. Od kiedy skończył 14 lat, no kurde jego mać. Nie no, naprawdę. Są ludzie, którzy wolą czytać tą historię Sinbada od magii, bo po prostu Sinbad jest tak zajebisty. No tak, ale Sinbad to nie wiem, musiałbym się z tym bardziej zapoznać, ale Sinbad jest nadal poboczną postacią, no. No tak. Ale dobra, wróćmy jeszcze do głównych postaci. Autorka ma jedną z niewielu autorek, jakie znam, autorek, która lubi się pastwić nad główną postacią. Powiedzmy, że Alibaba nie ma dobrego życia. Nie tylko jako jego backstory, tylko nawet jeżeli idzie do domu uciech, to musi trafić na... Powiedzmy sobie egzemplarz wątpliwej urody. Manga jest... Trudno powiedzieć w jakim stadium rozwoju, bo nie wiem, ma tylko 230 chapterów, ale już ma tak rozwiniętą fabułę, no nie, tak to jest wszystko poprowadzone. To jest 5 lat, to czekaj. No jeszcze z drugie tyle co najmniej będzie na pewno. Mam nadzieję, bo ta seria nie dosyć, że się opiera na państwach, co jest fajne, co jest świeże. Naruto też miał państwa. W Naruto, wiesz jakby wyglądały państwa, dobra, jakby wyglądały państwa, gdybym pisał to Kishimoto. Sindri jest Sinbad, Jafar. Ale wszyscy wiemy Masura i Farkana, bo oni muszą się pojawić. No, w Aladynie jest Aladyna, w Alibabie Alibaba. Tak, i tyle. No. Ale i oczywiście można się czepiać, że znowu mamy złą organizację, bo mamy tutaj Altahem, który chce zniszczyć świat. To jest dość standardowy cel dla złej organizacji. Ale czy oni są tak coś jak rewolucjoniści w One Piece? Nie, oni są źli, okej. Okay. Oni są źli, to znaczy jest cel, ale to po prostu miałem wam wytłumaczyć cel, bym musiał stresić ostatni arka, ja sam się go boję. Okej. Okay. To znaczy nie jest zły, ale jest poprowadzony za szybko, bo on jest po prostu, opowiada stworzenie całego świata. I tym, okay, kto stworzył system, bo każdy z magii, czyli z tych postaci ultramagicznych, mają wybrać króla, który poprowadzi ludzkość i uratuje świat. I takie. Nieźle. Postacie kobiece są ładnie narysowane. Bo to trzeba tutaj nie widzieć, to znaczy, bo zdawały się i normalne postacie, ale nie widziałem paskudnej postaci. Nawet jak są paskudne, to są fajne w swojej paskudności. Tak, bo to jest taka miękka, przyjemna kreska, o której nikt by nie powiedział, że to jest coś złego, tak? No,
Dokładnie. Jest jeszcze jeden malutki problem, o którym nie wspomnieliśmy. To jest ta moc róg. Po prostu... To jest mana. To jest mana po prostu, kurwa, tego świata. Tak, to jest mana, ale że ona jest w postaci skrzydełek, że lata, że ten... Motylków. To człowiek się tak zastanawia, czy to jest manga dla 12-latków. A nie jest, bo dość szybko... Bo co druga postać ma tutaj... Moja matka pracowała jako prostytutka. Ja się wychowałem w slumsach na ulicy, ojciec mnie bił. Więc zabiłem ojca. A młotkiem przecież nie. Dokładnie, serio, albo... jestem siódmym księciem wody po kisielu, nic po mnie. No, dlatego znęcam się nad ludźmi, tak. Tak. Ale autorka rozwija mangę, rozwija fajnie mangę, zależności, moce, to wszystko. I nie ma takiego przesytu, nie czuć takiego przesytu. Nie czuć przesytu, ale... na razie nie chcę mówić generalnie, bo ja się jaram generalnie prawie każdym tytułem, który zaczynam czytać, bo jest fajny. Wydaje mi się, że jeśli utrzyma ten poziom, jaki jest na razie, to naprawdę będzie porządny tytuł do poczytania. Tak, i ekranizacja jest dobra, bo nie ma fillerów. To znaczy pewnie niektórzy by woleli tygodniową dawkę magii, ale ja jestem chyba zadowolony z tego, co jest. Ja też rzadko oglądam shoneny, więc oglądałem pierwszy odcinek pierwszej serii. Jeszcze możemy coś powiedzieć, oprócz tego, że naprawdę liczymy, że ta manga będzie jeszcze popularniejsza, chociaż Sinbadem to już niedługo. Tak, ale to już jest absolutna końcówka, że to jest kolejny tytuł, za który mogłoby się wziąć któreś z polskich wydawnictw. O. Dokładnie, bo trzecia seria na pewno będzie, a nic tak nie nadgania jak dobre anime. Dokładnie. Tylko jako, że magi to wychodzi w Jumpie, tak? Nie, to wychodzi w Brooklyn chyba. W tym samym co Fairy Tail. To jest chyba nadal... Dobra, Fairy Tail to nie jest Shueisha, więc tym bardziej jest to coś, co należy... powinno się wziąć jedno z naszych polskich wydawnictw. Tym bardziej, że to, nie wiem, ma te 230 chapterów, to jest ile? 30 tomów na razie? No, jest popularne, więc... Jest popularne, więc... Więc jeżeli ktoś nas słucha... Tak więc jak powiedzieliśmy, Magi jest to seria, na którą powinno się zainteresować polskie wydawnictwo, zwłaszcza, że to nie jest Shueisha. I jest w zasięgu pozostałych polskich wydawnictw innych niż JPF. Dokładnie. Ten tytuł będzie rósł tylko w siłę. Dokładnie. Jeżeli się oczywiście nie spieprzy. Tak więc myślę, że poczekamy jeszcze z 10 tomów i zobaczymy. No, dokładnie. Dlatego słuchajcie, facebookujcie, lajkujcie i pamiętajcie, w czwartek lecimy z Shonenami. Z Naruto. Tak. Bleachem i One Piece'em. Dlatego trzymajcie się. Cześć.